Dzień dobry, witam Was w poniedziałek. Mamy godzinę 4:10, jedziemy. Czyli co, na początek mamy tankowanie, później mamy Bolesławiec, robimy tam pauzę, jedziemy na zakupy. Jeszcze na Zgorzelcu muszę kupić rękawiczki i później stamtąd już baza. 600 tam, nie wiem ile jest przejechania, ogólnie 640 km. Także Tacho już jest uruchomione, w sensie, że rozpoczęty dzień. Ja tu ustawiłem, nie zwróci się, motyw nowoczesny. Są dwa motywy wyświetlacza, klasyczny i nowoczesny. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądał poprzedni, cofnijcie się do filmu poprzedniego, jak tam pokazuje wyświetlacz. I wtedy będziecie mieli porównanie. Na tą chwilę ruszamy, kochani. Okay. Po 80 metrach skręć w lewo. Dobra. Następnie skręć w prawo. Tutaj znowu coś ten tachograf głupieje. Dobra, skoczył na właściwe drogi. Także skręć w lewo, tak wygląda. Skręć w prawo. Tak wyglądają wskazania na wyświetlaczu. Skręć w prawo, A72, E441. Tak od dołu w prawo trochę. Idzie i w lewo. To troszeczkę jest chyba dla osób, które mają zeza rozbieżnego, bo prędkość idzie w lewo do góry, a obroty to w prawo do góry. No tak. Jedź A72 E441. Nie podoba mi się takie coś. Tak, w tamtym jest tak samo, tylko że bardziej jest dociągnięte jest to wszystko, ta skala do góry, ale to mi się nie podoba. Fajnie jest, jak jest tak, jak wskazówki są. Obydwie idą na przykład w prawo, prawda? Się wychylają w tą samym kierunku, a nie, że jedna w tą, druga w tą. Takie udziwnienie. Tak samo jest w tych wyświetlaczach. No. Przedobrzone w każdym razie. A tutaj mamy jedną gwiazdkę gdzieś tam przed nami na niebie, tuż nad tym ciemnym kawałkiem chmury świeci, ale to czarne, które widzicie, jest tak fajnie rozmazane przez czerwony kolor, tak w środku troszeczkę, jakby ktoś wziął, o, teraz będzie lepiej widać. Oj, 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 teraz naprawdę fajnie widać. Zobaczcie, jak kapitalnie. Jejku, jejku. No to są właśnie poranki, które są piękne, po prostu są piękne. Teraz wjechaliśmy na wzgórze. Nie możemy się cieszyć takimi oto kolorowymi widokami, zobaczcie. No, czy to nie jest fantastyczne? No i kolejny raz się powtórzę, że świat jest prześliczny. Przyroda jest kapitalna. Są śliczne zakątki i wszystko jest stworzone właśnie nie przez człowieka. Te drzewa, to wszystko. Przecież my tych ziarenek nie stworzyliśmy. To wszystko rośnie samo, bo przyroda tak chce. My mogliśmy to zasadzić ewentualnie, to wszystko. Ale to, że te drzewa są zielone, że wyglądają tak, a nie inaczej, to już wykreowała przyroda. I to jest śliczne, po co to niszczyć? No i teraz jest panorama, że tak powiem, od ucha do ucha. Aczkolwiek chyba nie ma kamery, która potrafi uchwycić i oddać to, co widzi ludzkie oko. A zerknijcie teraz, co się dzieje. Ja pierdzielę. Ta najmniejsza chmurka, tam jakaś taka. Tutaj te takie mazaje. No superansko. A tam daleko, daleko jest nitka, którą będziemy jechać. Ekstra. Teraz tak, powiem wam. Natura, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. No i coś w tym musi być, bo ja wsiadam na przykład do swojej osobówki,
po jeździe, po trasie, to uwierzcie, nawet 2-3 dni, no ja dużo tym autem nie jeżdżę teraz, ale 2-3 dni to ja gdzieś tam szukam wycieraczek, gdzie się włącza wycieraczki, no to mam zgryza i popełniam błędy, bo szukam wycieraczki tak jak tutaj, żeby przekręcić, a ona u mnie się inaczej włącza. Także to jest naprawdę mega, mega przyzwyczajenie, jest niesamowite, jeżeli chodzi o człowieka. I tak samo tutaj, jeżeli patrzymy na ten wyświetlacz. Tak naprawdę tak się przyzwyczaiłem do, no bo to przez pół roku ponad, do tamtego wyświetlacza, tego klasycznego, gdzie jest jakaś informacja, że teraz jadę i dla mnie jest to takie nieswoje. Szukam, patrzę, aha, dobra, tutaj. I to jest naprawdę... znowu trzeba ileś przejechać, żeby się zaznajomić z tą grafiką, to jest raz, a ja już nie chcę tak, ja nie chcę tak, dlatego jak zatrzymam się w Zgorzelcu na tankowaniu, to wezmę i zmienię z powrotem na klasyczny. I tak naprawdę już nie chodzi o te podziałki, które idą tam sobie w lewo, tutaj do połowy, a tam prawie do końca, tylko chodzi o układ informacji na wyświetlaczu. Tu niektóre informacje są teraz poprzesuwane na górę, poprzestawiane, te same, ale to nie dla mnie, to nie dla mnie. Jednak jak ktoś sobie coś ustawi tak pod siebie, spersonalizuje ten wyświetlacz, co się teraz tak fajnie mówi, to no to i dobrze mu z tym, i ponieważ ktoś mu to zmieni, czy ja sam to zmienię, to jest lipa. Dlatego jak się wsiada do teraz w tych samochodach właśnie z wyświetlaczami, z tabletami, zamiast zwykłą deską rozdzielczą, gdzie są zwykłe zegary na wskazówki, to jak to jest tam, że to elektronicznie jest poruszane, to jest jedno, ale na wskazówki i tam nic nie można spersonalizować, tam po prostu wszystko jest w jednym miejscu, okej. A tutaj wchodzimy i nagle się okazuje, po kimś ten ma tak ustawione, ja muszę wchodzić, tracić czas w tym menu, żeby poprzestawiać, co ma się wyświetlać, co ma się... O, z jednej strony to pomaga, bo jest możliwość ustawienia pod siebie, ale kiedyś tego nie było i też się jechało. Ja po prostu akceptuję to, co mu dano i już, i tak ma być, jedzie. A jak ma wybór, to zaczyna się kłopot. To troszeczkę tak jak kobieta w sklepie z butami. Jakby była jedna czy dwie, nie, jedna, sorry, jedna, dwie pary to już za dużo. Jak jest jedna para butów, to ona nie ma wyboru, idzie ją, bierze, jest zachwycona, jakie piękne buty dostała. A jak już jest więcej niż jedna para, to już zaczynają się komplikacje, dywagacje, pytania, a może te, a może tamte, a zobacz, a tak, a strach, a założę jednego i drugiego, popatrz, przybliż je, no. Ja sobie teraz śmieszkuję, ale tak działa człowiek. No to co, śmigamy dalej, jeszcze 2.40 do Jędrzychowic. No, zrobiło się całkiem widno, jedzie się już zupełnie inaczej. Jednak taka szarówka jak jest, to ten wzrok jest taki trochę ogłupiały. Już nie jest ciemno, jeszcze nie jest widno i on tak troszeczkę myszkuje i szuka tego swojego najlepszego, takiej perspektywy. Także co, ja jadę, słucham sobie music. Maciek, mój kolega, który jeździ w Mira Trans, też po 10 dniach wolnego sobie już ruszył. Także czeka go teraz 3 tygodnie jazdy, a później 10 dni wolnego. I znowu 3 tygodnie, i znowu 10 dni. On w takim systemie sobie podróżuje tak naprawdę. No zobaczcie, słoneczko wstało już na maksa, tak naprawdę będzie teraz świeciło po oczach i było tak pięknie, jak było lekko za chmurami i tworzyło te piękne obrazy, a teraz będzie nas oślepiało. A przed nami Drezno z powitą mgłą, tak niecałkowicie, na wysokości wysokich dachów tak naprawdę.
troszeczkę mgły tam opadło na miasto. Także już wiecie, w którym miejscu jestem. 100 km mam do granicy. Polska przed nami. Tam daleko, daleko te góry. Ta zieleń, te budynki, to już Polska. Tak naprawdę dojeżdżamy do terminala, nie stajemy. Przejeżdżamy przez most nad Nysą Łużycką. I najpierw pojadę na Szala. O, kumpel dzwoni, Arek, więc ze mną jechał w tamtą stronę. No, także już nas rozłączyło tutaj. Znaczy, może nie tyle rozłączyło, co już go ledwo słyszałem. Bulgotał. No i teraz zobaczymy, jaki jest ruch na granicy w tamtą stronę. Nie widzę, nie słyszę, jak tu mówią. No nie, nie ma nic, dziewczynie, wszystko płynie. Jest poniedziałek, 7:10, także zobaczcie, zero korka. No to tak, teraz Shell, sklep, kupię rękawiczki, później Orlen, tankowanie i szpula na do Bolesławca. No i mamy Bolesławiec, proszę bardzo, witamy mieszkańców Bolesławca, pozdrawiam Was. No i teraz trzymajcie kciuki, żeby było miejsce dla mnie tutaj, tam gdzie za 3 km dosłownie, jako jakieś pompy. Zobaczymy. Ta manufaktura jakaś taka wielka z outletowym sklepem jest niestety w poniedziałek zamknięta według informacji zawartych w internecie, ale jak jest naprawdę nie wiem, ale oczywiście się przejdę tam i zobaczę. Na tą chwilę dzida na parking. Zobaczcie, jak tutaj coś daje po oczach. Aż ciekaw jestem, od czego tam odbija się to światło, albo jakaś lampa jest. No nie wiem, no. Kurczę, jakby UFO się unosiło. Dosłownie, no nie da się patrzeć. Białe, takie ksenonowe światło. Teraz zobaczymy, co tutaj jest ustawione. Prawdopodobnie jest ten solar ustawiony. I słońce akurat teraz pada pod takim kątem. Tak, to jest ten solar. Pod takim kątem, że pojazdy, które jadą tak jak ja, no, żeby radar był zasilony, no to widzicie, super, nie? O, ten solar właśnie odbija. Bajer. Dla ułatwienia jazdy kierowcy. Dobra, do ronda i w lewo. Ok. Wyjechaliśmy do mostu. Skręć w lewo na rondzie i zjedź. I teraz tam, o, tam jest, tu jest pompa, a tam troszeczkę dalej jest parking. Także tu trzeba przeminąć tą pompę. Ciasnawo jest, cholera. Aha. Tutaj minąć tą pompę w prawicę i stamtąd skręcić dopiero. Ja pierdzielę, jak tutaj. O, i stąd skręcić. Do wyznaczonego punktu trasy. Tu. I tam się ustawić, kochani. No i fajnie. A, jest napisane parking płatny. No zobaczymy. Nawet jak płatny, to i tak muszę tutaj stanąć bez dwóch zdań. Ja pitole. Dlatego, że nie mam innego wyjścia. A tam pójdziemy w koło i staniemy tutaj sobie. Ale jest. Najważniejsze, że jest miejsce. Najważniejsze, że jest gdzie stanąć. Także trudne. Nie wszystko można za darmo, prawda? Jest to czyjś teren prywatny. No i co? Nie, to chyba jest stacja benzynowa. Zaraz przeczytamy, co tam jest napisane. Ja wezmę kamerkę, także zobaczycie, jak wygląda w sklepie w Bolesławcu z ceramiką.
powyżej 30 minut, cenik regulamin na stacji opłat. Aha. Dobra. Okej. A, jeszcze tutaj zrobię, wiecie co? Kurde, nie tam. Zmienię ustawienia, jeżeli chodzi o ustawienia wyświetlacza. O, z tego nowoczesnego na klasyczny. I wtedy będzie wyglądało, ale kurzu tu jest. No niestety to się wszystko lepi. Jak wrócimy, to zobaczycie, wszystko wróciło do normy. No praktycznie, kochani, jesteśmy po drugiej stronie. Tu jest stacja benzynowa i już tutaj mamy sklep. Tylko mówię, któryś jest w niedzielę, w poniedziałek nieczynny. Factory Shop. Tu jest strzałka, Factory Shop Outlet. Teraz obszerzymy. Tam jest fabryka, zamek Kliczków, 25 km. Ceramika Wiza. No dużo jest tego, dużo. To, że jest ceramika bolesłowiecka. Oni tą glinkę tutaj po prostu gdzieś wydobywają i mają dobrą glinkę i dlatego to tak działa. Dobra, faktory open day od 9 do 17. No to zaraz powinno być otwarte. Zobaczymy. A bo już jest otwarte, zaraz luknę. O, to jest chyba outletowy, o minus 50%, no dobra, manufaktura w Bolesławcu. Ja pójdę do takiego sklepu, w którym kiedyś już byłem. Tam jest potężny outletowy sklep, 22 minuty co prawda w jedną stronę, no ale trudno, bo to się człowiek urodził z nogami, żeby z nich korzystać. Także idziemy do tamtego sklepu. Roboty są wszędzie. A rzeka, która przepływa przez Bolesławiec, to jest, kochani, Bóbr. Także ta rzeka, nad którą teraz idziemy, to jest rzeka Bóbr. Jeżeli ktoś kiedyś będzie przejeżdżał bardzo blisko Bolesławca, na przykład A4, i będzie miał czas, ja naprawdę polecam gorąco zajrzeć tutaj, iść na rynek, a jak będzie, no oczywiście odwiedzić te sklepy, manufaktury, a jak będzie dni ceramiki, zawsze są w sierpniu bodajże, tam około 20, 4 chyba dni. O. Nawet płytka ta rzeka. No to wtedy na rynku, wiadomo, jest cała gama ich wyrobów, z tym, że trzeba się liczyć, że wtedy na pewno ceny są dużo wyższe niż normalnie. Mogłem iść z drugiej strony rzeki, bo tu jest rzeka, koryto rzeki, ale idę tędy, nie przez miasto, przed taką ścieżką przez tereny zielone. Szłapiemy się, szłapiemy. Pogoda świetna. Zresztą co wam będę opowiadał, zobaczcie sami. Teraz jak się idzie takim duktem, to piękna ścieżka. Głupie to może, ale człowiek się cieszy z czegoś takiego, bo cały czas na asfalcie, na asfalcie, na asfalcie. Samochody. A teraz nagle trochę przyrody. O, tam macie rzekę Bóbr. O, i tamtędy chyba też mogłem iść, wiecie? Ale nie znam Bolesławca zbyt dobrze. Można powiedzieć, że jak będę na miejscu, no to wiadomo, powiem, a tak, tu, to wiem. Ale tak, żeby go rozszyfrować i topografię poznać, to nie. Ale fajnie, że tędy poszedłem. Kurczę, tam jest taki... A tam chyba ludzie przychodzą w ogóle nogi pomoczyć.
ale tutaj taka skada jaka fajna jest. Ja nie wiem, czy tędy to ja nie powinienem przejść, bo tak pokazywała chyba nawigacja. Zaraz zerknę, bo jak się okaże, że tu było przejście, to się będę musiał wracać. Cholera jasna. Chyba to tak będzie. Wiecie co? Na pewno tu jest śliczny. To ja wam teraz pokażę. No, żeby się nie wywalić. O! Zobaczcie, jak cudownie. O! Na szczęście nie. Chyba trzeba ominąć takim serzaczkiem i tam dalej będzie mostek chyba.